Notatnika, kapitana Żbika. Poniedziałek. Pod naszą komendę podeszła pikieta. Chcieli chleba i igrzysk. Igrzysk nie mieliśmy, więc kapral klucha rzucił im kanapkę z kaszanką. Myśleliśmy, że połowiczne spełnienie ich żądań może ich zadowolić. Myliliśmy się. Pikieta wdarła się do środka. Myślałem, że w poszukiwaniu rzeczonych igrzysk. Klucha próbował im coś tłumaczyć, ale zaprzestał po oberwaniu mu rękawów przez żwawą staruszkę. Ja postanowiłem ochraniać mojego ukochanego przełożonego pułkownika żelaznego własną piersią. W końcu zdecydowałem się na pierś posterunkowego paprocha i to nie z własnej winy, ale ktoś mi założył sedes na głowę. Wtorek po wczorajszej katastrofie z pikietą dziś spokojny dzień. Odwiedził nas major potulny z komendy głównej. Udekorował paprocha za wyjątkowe oddanie w obronie posterunku. Wszystko mi to opowiedział kapral Klucha, bo ja ze względu na ciągle tkwiący na głowie sedes nic nie widzę. Środa. Wyjechaliśmy z posterunkowym paprochem na patrol. Dostaliśmy zgłoszenie o kłótni małżeńskiej. Na miejscu ja wziąłem stronę męża, a paproch żony. Wyszliśmy stamtąd pokłóceni i w podartych ubraniach. Pogodziliśmy się dopiero przy miejscu, w którym stał nasz radiowóz, który ktoś nam raczył podpieprzyć. Jednakże kłótnia małżeńska została zażegnana. Czwartek. Nienawidzę, kiedy ktoś się wpiernicza w nie swoje sprawy. Czytałem właśnie gazetę, kiedy przechodzący obok pułkownik żelazny mi ją odwrócił. Niby teraz lepiej mi się czyta, ale nie powinien. Piątek. Przyszedł jakiś facet i powiedział, że jest z Marsa. Posadziliśmy go za brak dokumentów. Powiedział, że jak nam łupnie z działka plazmowego, to go popamiętamy. W sobota przyszedł jakiś facet i powiedział, że jest z archiwum Mix i że przetrzymujemy w naszej komendzie obcą formę życia. Najpierw uważnie przyjrzałem się podwładnym, a potem sam sobie w lustrze. Nikt z nas nie przypominał obcej formy. No, może klucha, ale tylko trochę. Sprawdziłem i okazało się, że nie ma u nas archiwum Mix. Posadziliśmy faceta za wprowadzanie policji w błąd. Niedziela. Przyszła jakaś ruda babka i mówiła coś o skali, ale w zupełnie niezrozumiałym języku. Ponieważ kazano nam się zajmować obcokrajowcami ze zdwojoną uprzejmością, bardzo uprzejmie podarowałem jej ekierkę z wyraźną skalą. Wyszła obrażona. Niedziela. Późny wieczór. Wypuściliśmy faceta z Marsa przyszła po niego żona. Okazało się, że nazywa się Kwiatkowski. Niestety przed wyjściem spełnił swoją obietnicę i popamiętaliśmy go. Co prawda nie wystrzelił z działka, ale narobił na środku aresztu. I to była pierwsza obca forma w tym miejscu.